Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii Ta twarz wygląda znajomo, ze mną jest Tomek. Jestem. I się boję, bo ponoć przygotował dla mnie coś mega trudnego i coś, za co go mega zabiję. Tak. A boję się, znowu się boję. Słusznie. Znaczy ja jestem odważny, ale Tomek powiedział, że jeśli mi ta postać nie podpasuje, to możemy zacząć nagranie jeszcze raz z inną postacią. Ale ja taki nie jestem, także to jest pierwsze podejście do tego nagrania i tak ma zostać. To mój? Te. Czyni honory. 3, 4. To ja klikam. Dobra. Poszło. Szkoda, że nie mogę zobaczyć twojej reakcji. Nie. No. Przepraszam. No to faktycznie będzie ciężkie. O Jezu. Ale wiesz co, tutaj ja się zastanawiam przy tym, przy tym pytaniu. Mężczyzna czy kobieta? Wiesz, nie wiem, że to nie jest zbyt bardzo polityczny jako temat, więc nie wiem. Nie, to jest temat bardzo na czasie. Znaczy to jest w sumie temat trochę, który już trochę przeminął, ale zostańmy przy nim. Ja myślę, znaczy, nie mamy z tym problemu. O, może nie tak. Bójmy się powiedzieć wprost, że to są ludzkie sprawy, to są ludzkie dramaty. Także robimy Anna Grodzka. No dobrze, no powiem ci, że tego się nie spodziewałem. Ona ma taki. Jako i do pana, jako i do pani nigdy nic nie miałem, więc. Taki, dokładnie, taki bardzo męski. Znaczy kobiecy w ciul. Dewiacja. Czy, nie, to jest ten, że to jest przestępczość, to nie. Ona chce. Nie no, ona, to jest Anna. No, to jest Anna, dobrze, przepraszam. No, ona chce być matką rodziny. Nie wiem, to jest polityka chyba, nie? No. Tylko czekaj, czy jest. No to jakoś wiedza. Nie, na wiedzy nie ma polityki. Simka renesansu. Chcę być dobra w wielu rzeczach na raz. No. Nie. Nie. Popularność. Coś z tym, z polityką. To powinno było coś takiego chyba. A co to jest? Pani na Włościach? Nie. No w jedzeniu też nie. W kreatywności? Właśnie tego nie ma. Tu jest wybitny, geniusz muzyczny. Bestseller, nie. Podaj wiedzę. Robienie zamieszania. Psikusy i robienie zamieszania. No oczywiście, że tak. No to okej. Okay. Robi zamieszanie w Sejmie przecież. W końcu cyrk. Dobra, okej, wybierz cechy. W końcu wiejska. No to prawda, dokładnie. Jest śmiała. Tak. Dążyła do swojego, no i. Tak. Z tych to nie wiem. Jest. No nie, ojejku. No, to jest ciężkie. To jest ciężkie. Czy jest może z kumpelką? Może, ale tego nie wiem. Mi się wydaje, że jest ambitna. Może. Może. W sumie poczekaj, ja tak sprawdzę. Wydaje się dobra. To daj dobra. Dobra, no kurczę, to jest tak, że wszyscy ją obgadują, tak ją ten, a on, nie znamy jej tak naprawdę aż tak. Znaczy, bo u niej był największy szum o to, że po prostu jako jeszcze mężczyzna zrobił to jak się czuł, więc. Tak. Dlatego było największe halo. Dokładnie. Znaczy to musisz chyba, o właśnie co, znaczy tak, może tutaj, nie. No właśnie wiem. Większy cyc. To musi być. No, no w sumie no. Nie wiem, nie patrzyłem na jej nogi. O, załóżmy, zróbmy ją taką, może trochę szczuplejszą tutaj, bo o. Taką, nie? No, daj bokiem. O, może trochę mniej wystającą, no. O. No dobra. Oj tak, myślę, że tak będzie okej. Okay. Nie? Tak, myślę, że dobrze. Dobra. Okej, to bierzemy się za twarz. Najpierw fryzurę jej ustawię, bo to będzie najprostsze. Tak, potem jest łatwiej dopasować resztę. Tak, dokładnie. Nie, taka nie, ona ma taki homofon trochę. Nie wiem, czy taką tutaj znajdę. Wezmę wszystkie.
A może tą po środku tą opcję. Tą Tą średnią. średnią? No. O, to z tych pierwszych. Tylko, że to nie ma z grzywką chyba. No właśnie. A ta grzywka jest jednak dosyć charakterystyczna. Naprawdę. O, coś. Kurde. No to już jest bliższe, prawda? No jest bliższe, tylko że ona ma takie dłuższe. Pamiętaj, to są Simsy 4. No pamiętam, ale. Chyba ten kolorek będzie lepszy. Albo ten? Jak myślisz, ten? Ej, czemu tu ci jakieś te inne jeszcze kolory weszły? O, taki kolor jest akurat. Aha. No to Teraz będzie czekaj. najlepsze. Albo ta fryzura. Nie, ta nie. Nie. Chyba ta jednak. Ta jest najlepsza. Może długie. Czekaj, może w długi będzie coś bardziej pasującego. Nie. 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 Kurczę, taki hełmofon by się przydał. Coś bardziej w tym stylu. Tylko, że za długie tutaj są. No szkoda, że tego nie da się skrócić. No nie. Kurczę, szkoda. Brakuje takiej opcji. Daj tamten, ten był najlepszy. No dobra, to tamte daję. To są te. W razie Dobrze. czego stawimy to na koniec. No. Dobra, jeśli chodzi o oczy. Jeszcze przybliżę to zdjęcie Oczy troszeczkę. są szerokie. To prawda. Znaczy szerokie, takie podłużne. Takie, że ma. To ma. No. Takie ma. Tak. I z makijażu tylko ma te włosy, jak to się. No. Usta. Usta ma i trochę policzy. Ma puder, to widać jest, że ma puder. Takie ma oczy. Chociaż może jeszcze tak trochę No. w tą stronę. Takie. Trochę mniej przymulone. Jej ogólnie makijaż usunę, wiesz? Będzie łatwiej. Tak, bo ona nie ma makijażu. Ona ma No. tylko chyba ten tuszem. Ma tusz do rzęs. Tylko ma krótkie, bo teraz może jakieś takie długie zrobione. Właśnie nie wiem, o co to jest to czarne. Oczy jej się O zbugowały. Ja Jezus. zrobię jej jeszcze raz, wiesz? Dobrze. Bo jej się. Tak. A nie! Zrobię jej jeszcze raz, bo się zbugowały trochę. Takie ma węższe. I oczy niebieskie, tak akurat trafiłeś. Tak, akurat Niebieskie? były. Tak, niebieskie ma. Niebieskie, bo to jest taki zielony nawet, nie wiem. Bo niebieski chyba. A to ma tak bardziej w tą stronę. O, takie ma. O, tak. Ej, to za bardzo mi już Simsy. No, nieprawda. A ma dwa podbródki, co będzie już trudno zrobić. Znaczy dają bokiem, to może ci się uda. No właśnie, poczekaj, zaraz spróbujemy. Nie wiem, czy ci włosy nie przeszkodzą. Wiesz co, ona ma taki kwadratowy ten podbródek. O, taki ma. Taki chłopski, że tak się wyrażę. I usta nie są takie szerokie, czy takie, nie takie napuchnięte. Nie takie napuchnięte. I to ma, o, tak. Ma szerokie, ale nie ma na. O, takie ma bardziej. No. O, i ma. Bardziej chyba. Co jej tu ruszam? Nie wiem. To chyba. Kość policzkową jej ruszyłem. Tak mi Ten się nos od wydaje. razu daj sobie na szeroki, bo to jest takie, wiesz, Oj, taki kluczowe jednak. kartofel, tak. Tylko ten nos taki do góry. O, właśnie. Niżej go dam. Bardziej szerzej. Tu ma taką gruchę. No ma duży nos. Szeroki. O, tak ma. O, Tak ma. o, o. Tak. No nie Taki aż tak. ma. No ma aż tak. O Jezu, jak murówkę zrobiłeś. Usta Troszkę ma wyżej wyżej. ja bym. O. Nie, o tak. No dobra. Zobacz tutaj, może w końcu te. Aha, te oczy pomalowałeś. A nie da się na dole też pomalować? Nie pomalowałem jej oczu jeszcze. Aha, daj te oczy jeszcze trochę niżej. No, bo tak bardziej brwi wtedy jej widać. Tylko, że jej na tym zdjęciu nie widać brwi. Masz dwa zdjęcia. No dobra, fakt. Dobra, makijaż, bo makijaż to jednak jest Tak, to daje kluczowy. dużo. Tak. Nie. Nie. Bez tej kreski na końcu by było. Tak.
Myślę, że te usta jeszcze i trochę. Ona ma takie. Ona ma mniejsze te usta, poczekaj. Czekaj, musisz właśnie. Bo ty zrobiłeś po. Jakby po botoksie. Czy nie wiem, a ty się tam zwie. No trochę tak, ale nie, ona ma wciągnięte te usta. Ale nie, ona ma dalej i za szerokie. Że ten, takie wypukłe. Zmniejsz je, o właśnie tak. Myślisz? No. Teraz lepiej? Tak. No dobra, wyjść z trybu edycji detali. Usta ma pociągnięte takim różem. Tak, makijaż. Ma taki... Trochę taki niebłyszczący. Tak. Taki matowy róż. Poczekaj. Tylko delikatny. Tak, tak, tak. O, taki chyba, no. No, ten jest idealny. Tak. Czy na oczy jej zmieniamy, czy takie zostawiamy? Chyba zostawię. Zostaw, a nałóż jeszcze jej okulary takie czarne. Właśnie, okulary, no przecież. No przecież to nie będzie Ania bez tego, bez okularów. Takie chamskie, te czarne, wielkie takie. Takie hipsterskie. Ale nie ma to takich... Nie przeciwsłoneczne. Tu tak. Są, niżej. Te czerwone, tylko zmień kolor, no na czarne. No? Ej! No weź, ja już nie mam kogo ci szukać. Czekaj trochę jeszcze. O! O. Ej! Ja się tak nie bawię. Oj, bawimy się. O! O tak. O tak. No i jest Ania. Zresztą przypomina mi kogoś też jeszcze innego. A czekaj, dajmy z innych włosach. No, no wygląda jak ona. O, patrz na to! No... Chyba też są w dłuższych włosach. Właśnie czekaj, zobaczymy, w których jej będzie lepiej teraz, wiesz? To zobaczymy, w których włosach byłoby pani Ani najlepiej. Wellman! No trochę, ale powiem ci, że w ubraniu masz styl dowolny. Dobrze. Bo w sumie na tych zdjęciach... Ona się znaczy... różnie ubiera. Tak, to jest taka stonowana. Nie. Ej, w niektórych włosach wygląda całkiem spoko jeszcze. Ale w niektórych. Ja myślę, że chyba te pierwsze były najlepsze. Też mi się tak wydaje, chociaż tak trochę za mało... za krótkie były. Wiesz? Ale to chyba lepsze to jest za krótkie, które tak mniej więcej pasują do całości, niż za długie i zmienia całkowicie postać. Ale zobacz, czy te? Dobra, chyba te dłuższe. Te dłuższe, nie? Tak mi się wydaje. Czekaj, jeszcze... A po prostu mieliśmy stare zdjęcia. Tak. Czy ja mogę jeszcze... Ja bym to usta jednak trochę chyba poszerzył. Poszerzył jednak? No. Już nie da się bardziej. Bo na kącik ten ust. Nie da się już. Aha. Są najdłuższe. Nie da się, niestety. Czekaj. Da mi kolczyki jakieś, wiesz, takie kobiece bardzo. Perełki. No, perełki. I tak ich nie będzie widać. Dobra, kostium. Weźmiemy się za kostium teraz. Może coś eleganckiego? Tutaj całe kostiumy. O, kostiumy. Nie, to nie. Eleganckie. Nie. Nie. Chcesz się zobaczyć? Za późno. Dziękuję za prawo wyboru. Kombinezony, długie stroje. Nie, wiesz co, da mi jednak. Nie. Niezwykły strój. Da mi taki babciny właśnie. No, że nie aż tak. No nie aż tak, ale coś takiego. Ojejku, takie coś na ramiona. A czekaj. Dobra, już nic. Co? No już nic. Coś takie, na przykład. No. O, tak. Jakieś może ciemne spodnie. Może z kolorkiem? Ona w sumie w kolorkach też lubi chodzić. No nie? No ma tutaj zdjęcie takie z żółtą na przykład. No właśnie wiem. Czarno-białe albo żółto-białe. Żółto-czarne. No może jednak dam to, a w spodnie jakoś zaszalejemy, co? Ja bym w czarny poszedł akurat w spodnie. Nie chcesz zobaczyć nóg, zgrabnych nóg? Nie.
Jeszcze bary, przecież to jest... No, bary muszą być. Ja bym troszkę akurat w pasie poszerzył. Bo jednak jest troszeczkę taka masywniejsza. A nie da się poszerzyć w pasie. A brzuszek wystaw? Mogę tak. No. Mogę jeszcze coś zrobić. Nie no, dupę to taką ma. Przepraszam, tyłek ma trochę taki, wiesz... Pośladki. Brzuszek ma dobry, pośladki, dokładnie. Tak, tylko tą kieckę bym zmienił na spodnie. No tak, spodnie i damy. Dobra. Jakieś dżinsy, czy jakieś takie elegantsze bardziej? Nie, zobaczmy, co będzie pasować. O, zamknąłem. O, brawo. Nie, to nie, totalnie nie. Może takie czarne? No nie, no na wiejską takim czymś. Na buty? No buty, no właśnie, poczekaj. Jezu, ja nie wiem, w jakich on ma właśnie butach. Właśnie, ja też nie wiem, szpileczki, myślisz? Dobra, to ja może wygooglam. Nie, damy jej szpileczki, niech się czuje kobieco najbardziej. Tylko takie, wiesz, takie na wysokim obcasie. O, takie jej damy. Czarne. Albo... O. Niech się czuje kobieco, a co? Tak aż? No. Aha, wyszłem do... No, są takie... To nie jest szpila. Szoszpilar. Nie, taki aby na polskiej podeszwie, to się nazywa? Nie, damy jej szpilę, wiesz? Damy jej szpilę, niech ma. Ona lubi czuć się kobietą, więc niech się czuje kobietą. Damy jej... Nie, srebrny będzie jej pasować bardziej do tego. Bransoletę jej zdejmiemy, damy jej inną. Czy mogę dać na inną rękę? Tu chyba nie ma tego. Ale lipa. Simsy 4? No ta. A nie, jest Grajcie jednak. Patrz. A będę? Jak będziesz, to już grasz. No już gram, zapraszam wszystkich, którzy nie widzieli jeszcze mojej serii. Serial brazylijski Simos Lamos, w którym brnę przez życie razem z Olą Teo w Gamelandii, którą serdecznie pozdrawiam. Nieprawda, Ola Happy. Nie, Ola... Teo Happy. Teo Happy, tak, dokładnie. Która ubija masło. Jak się ciekawi, o co chodzi, musicie po prostu wejść i zobaczyć. Tak, tak, musicie. To jest tak, musicie. Po tym odcinku wchodzicie na Simos Lamos, który wychodzi co każdą niedzielę o godzinie 16 u mnie na kanale. Serdecznie was zapraszam. Tak, i w tym momencie Piotr zrobi taką ładną adnotację w prawym górnym rogu i tam... Nie można robić adnotacji już. Nie da się już. Właśnie o to chodzi. To link będziecie mieć w opisie tego filmu. Będziecie mieli. I pod koniec filmu dam wam ekran na ekranie końcowym. Ty może skarpety jej damy? Nie, no przestań, co to jest? Dobra, no to nie. No co to Niemcy, że skarpety i ale te? Wiejska. Ale to wiejska to jest tam, gdzie pracują, a nie... No w sumie fakt, no ja nie wiem, gdzie ona mieszka i chyba nie chcę wiedzieć. Wiesz co, nie wiem, czy jej nie dać bardziej podłużnej jeszcze tej twarzy, wiesz? No czekaj. Daj troszeczkę. Marzę czy czas? No właśnie wiem, dlatego czekaj. No coś za szybko ci idzie. O, stop. O. No. A te policzki dać takie troszkę pulchniejsze? Nie, już są najbardziej. Bo mnie zasysa jej nic. Nie no, nie będę jej nic zasysać, no broń cię, Panie Boże. Myślę, że tak jest okej, okay, wiesz? Nie no zrobię jest... nic już z nim. Chyba, że mogę jej trochę... Poczekaj, oczy. Aha, przez okulary. Nie mogę. Tak, chciałem jej trochę... To się nie okulary. Ale nie chcę jej później zakładać, nie chce mi się. Nie chcę mi się czasu tracić. Wydaje mi się, że jest okej. Okay. Też to coś z nią zepsułem chyba. No... O! Tak było najlepiej. Tak? No. Tak chyba jest najlepiej, wiesz? No. A pokaż jeszcze ją w czarnych spodniach. Czekaj, ale wiesz, ja ją chciałem tak na wesoło zrobić, taką wiesz, no taką fikuśną. No, ale wiesz, może... Czy różowe? No nie. Niebieskie takie może? O te? Takie? Może białe? Nie. Takie? Myślisz? No chyba lepsze. Obróćcie jeszcze. Takie żółte. No wiesz, jeszcze masz czas, możemy tutaj pobawić się. Mi się wydaje, że nie ma co. Co chcesz jej... Chcesz, żebym jej zrobił kostium kąpielowy? Nie. Czy może chcesz, żebym majteczki jej poprzymierzał? Mam wyłączyć monitor? Czy ty chcesz dawać tę cenzurę? Nie, oczywiście, że nie chcę.
Czekaj, karnacja, ona ma. W sumie jaką ona ma? Taką. Jasną. Taką ma, no właśnie, ma taką. Tam ma takie kilka takich zmarszczek, może zmarszczki, czy znaczy zmarszczki, wiesz o co chodzi? Znaczy, wiem, takie tego jako zmarszczki. Fałdy. Może to wtedy jakoś tak ładnie załapie. To była ta, to była ta. Bo już spodnie zmieniłeś. No nie chcę. Co to jest to serce? Tego nie mam. Tatuaże. A, jeju. Nie chciałem tego widzieć. Co to jest? O, nie, 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 podziękuję. Nie, nie, nie. Nie, to było w twarzy. Twarz. Zęby. Ona... Ja nie mogę, nie, proszę, nie. Ona ma takie dosyć... Nie. Znaczy... Takie ma, powiedzmy. No nie, znaczy, nie ma złych zębów. Nie ma. Takie typowe ma zwykłe. Zmarszczki. No raczej. Weź, trafiłeś. No totalnie. Sobie, no. To ja za dużo mu podpowiadam po prostu. Tak, i syfy na twarzy, na całej twarzy. Przecież nie ma syfów. Nie ma? No jak to nie ma? No gdzie to? Już dawno jest po trądziku. No dobra, no to... Usuniemy jej syfy. No dobra. No to... Nie widzę sobie to jeszcze innego. Chyba, że okulary zobacz za innymi. No ja mogę zobaczyć. No z ciekawości możemy zobaczyć. Ona ma takie może... A te? Nie, totalnie nie. A te? Nie, 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 nie. Nie, jak gogle? Nie. Nie, tamte były najlepsze. A te? Nie. Nie, za małe. O, w przeciwsłonecznych jej nie to... Nie wygląda jakby jej nie było. No, trochę. A wyżej czegoś nie ma jeszcze? Takie są. Te by jej pasowały całkiem, gdyby były nie przeciwsłoneczne. No szkoda właśnie, tylko nie da się zrobić. No nie, te są najlepsze. Ach, te Simsy 4. No to co, myślę, że nie pozostaje nic innego, tylko poprosić was o to, żebyście ocenili w komentarzu, jak wyszła mi Ania. Mam nadzieję, że się wam ten odcinek bardzo podobał. Ze mną jak zawsze był Tomek. Byłem i ja mam jeszcze takie jedno pytanko. Na ile ty oceniasz swoją postać? No, ja myślę, że na takie, na mocne 8,5. Wiesz? No to tak jak ja mniej więcej, takie 8, 7,5-8. No. Jest dużo takich detali, które udało ci się odwzorować. Też mi się tak wydaje. Mogę jeszcze, czekaj, spróbować trochę zrobić. Też chcę zrobić. O, trochę, czekaj. Czekam. Żeś pod końcówką nie zepsuł postaci? Nie, chyba poprawiłem nawet. Może jest trochę zbytnio uśmiechnięta, wiesz? No to te kąciki, daj tam detale. I kąciki dam bardziej na ten, bo ona jest bardziej taka o. Takie na pro... no. No. Ja jestem zadowolony w 100%. No teraz tak. Ania. Mocna ósemka. No to się cieszę. Także nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, komentarza, tak jak już wspomniałem, zasubskrybować mojego kanału oraz Tomka. Link do kanału Tomka będziecie mieli w opisie. A na razie wam dziękujemy serdecznie za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia za tydzień. Pa, pa! Pa, pa!